polach marszowych. Damy radę. Nie w takim słoku się jeździło. Dzień dobry Państwu. Uwaga. Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa na konferencji dotyczącej budowy i oddania ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór, Wałdowo-Szlacheckie, Ruda. Bardzo się cieszę, że gościmy na dzisiejszym spotkaniu pana marszałka, pana posła, radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i drugiego radnego pana sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, pana Michała Czepka, pana Roberta Malinowskiego. To ja właściwie pana wójta chciałem zapytać, co tutaj za 4 miliony, które przeznaczyliśmy do gminy Grudziądz, zrealizował. No teraz już wiem, że fantastyczny odcinek 4,5-kilometrowy. Prawie 5-kilometrowy, który idzie w stronę Rudy. No, ścieżka rowerowa, która jest tak naprawdę zwieńczeniem realizacji inwestycji drogowych, bo poprawia bezpieczeństwo, usprawnia ruch przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Działamy też na rzecz środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że wielu kierowców samochodów przesiądzie się na rowery, tak jak to my dziś zrobiliśmy. Sprawdzamy tą ścieżkę, jest fantastyczna. Ten krótki odcinek, który do tej pory przejechaliśmy, zachęca, żeby pojechać dalej. No i mogę tylko zapewnić mieszkańców gminy, że no i Grudziądzan, bo przecież z tej drogi będą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy wiejskiej, ale również i miasta Grudziądz, że będziemy kontynuować realizację tego projektu. To jest właściwie początek tego odcinka, ale chcę dodać jeden z elementów, który składa się na setki, czy nawet już nie tysiące kilometrów ścieżek rowerowych, które zbudowaliśmy wspólnie z samorządami w naszym województwie. Przypomnę, jesteśmy w trakcie realizacji gigantycznego planu spięcia wszystkich odcinków ścieżek rowerowych, które do tej pory powstały w regionie, w jedną sieć, tak jak mamy sieć dróg, na którą się składają drogi krajowe, wojewódzkie, gminne, powiatowe i gminne, i do każdego miejsca tymi drogami możemy do innego dojechać. Podobnie będzie ze ścieżkami rowerowymi. Mamy duże rozproszenie wokół dużych miast, duże zagęszczenie tego typu odcinków, jak ten właśnie wokół dużych miast powiatowych w naszym regionie, ale powstają w tej chwili bardzo długie ciągi rowerowe i na przykład Grudziądz już niedługo będzie połączony taką ścieżką w przyszłości z Chełmnem, a z Chełmna już prosta droga do Unisławia, a z Unisławia prosta droga już zbudowanymi oczywiście odcinkami do Torunia czy do Bydgoszczy. No więc przesiadajmy się, proszę Państwa, na rowery. Tyle się mówi o ochronie środowiska. Ostatnio Zielona Góra bardzo nam daje dużo do myślenia i nastręcza nam niemałych kłopotów i takiego patrzenia w przyszłość, co to dalej będzie. My dajemy przykład, że można inaczej, nie trzeba środowiska niszczyć, można z nim współgrać, można współistnieć, mogą być i drogi, mogą być i ścieżki. Powinny być i firmy, i zakłady chemiczne, ale powinny być też i systemy oczyszczania, utylizacji odpadów, a nie składowania ich podpalania. Jak to niestety w ostatnich latach w Polsce się w wielu miejscach już wydarzyło. Dbajmy o środowisko. Ścieżka rowerowa to jest wyjście naprzeciw temu, abyśmy byli zdrowsi, abyśmy mogli żyć w lepszych warunkach środowiskowych. No i oczywiście jest to też element inwestycji ekologicznej, która ma znaczenie gospodarcze. Wiemy, że przy tego typu infrastrukturze chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy, zakładają swoje firmy, przedsiębiorcy. Jest to niewątpliwie również i ten aspekt ważny, że Grudziądz i wokół Grudziądza powstaje, kiedy powstaje taka infrastruktura,
ona ma pośredni czy bezpośredni czasami wpływ na przyciąganie inwestorów, z czego się bardzo cieszę i oby tak dalej, panie wójcie, i cieszę się, że będziemy dalej współpracować, bo już gwarantujemy kolejne etapy realizacji tej inwestycji w przyszłości. Szanowni państwo, chciałbym wrócić na sekundkę do wypowiedzi pana marszałka. Tak, wybudowaliśmy pierwszy etap ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo-Ruda. Wartość tego zadania to ponad 5 milionów złotych, z czego bardzo serdecznie dziękujemy za dofinansowanie tejże ścieżki kwotą ponad 4,5 miliona złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Ścieżka, jak państwo widzicie, zabezpiecza przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego, naszych mieszkańców, dzieci, bowiem ta ścieżka prowadzi do szkoły w Wałdowie Szlacheckim, ale gdybyśmy pojechali w drugą stronę, to ścieżka prowadzi do dwóch zakładów, firmy Miller, która zatrudnia około 1000 ludzi, i do firmy Geronimo Martins, dystrybucja, około 600 osób. Dzięki tej inwestycji możemy być pewni, że zabezpieczamy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale tak jak pan marszałek wspomniał, mieszkańcy miasta Grudziądza mogą turystycznie realizować swoje potrzeby, swoje pasje rowerowe, docenić piękno przyrody gminy Grudziądz, te wspaniałe tereny zielone, i przy okazji zapraszamy do osiedlania się na terenie gminy Grudziądz. Jeżeli chodzi o drugi etap ścieżki pieszo-rowerowej, również wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przy zaangażowaniu funduszy europejskich będziemy ten drugi etap realizowali. To jest 2,7 km. Wartość tego zadania również 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie około 4 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu drugiemu etapowi wraz z tym pierwszym będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przy drodze krajowej nr 55, bowiem będzie to łącznik do drogi krajowej nr 55. Przy oczywiście drodze powiatowej 1395C Wałdowo, Biały Bór Wałdowo Ruda. Także mieszkańcy będą mogli robić taką pętlę po naszej gminie, korzystając zarówno z dróg krajowych, jak i ścieżki przy drodze powiatowej. Drugi etap musi zostać zakończony do 15 listopada tego roku. Czyli od torów kolejowych bezpośrednio do drogi krajowej nr 55. I może o najbliższej perspektywie unijnej. W ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla KFI Pomorza wsparcie marszałkowskie na budowę dróg rowerowych w okolicach Grudziądza jest olbrzymie. To są dwa kluczowe projekty, a właściwie trzy. To jest właśnie droga powiatowa z Grudziądza, z Pieniek Królewskich. Droga powiatowa z Pieniek Królewskich do Chełmna, właściwie do Podbieska, bo od Podbieska do Chełmna już istnieje doskonałej jakości droga rowerowa, także tam jest budowa właśnie też drogi powiatowej, a docelowo właśnie do Torunia. Natomiast bardzo ważna z punktu widzenia interesów mieszkańców miasta, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy dojeżdżają do szkoły czy do pracy do Grudziądza, jest budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 534, która prowadzi do Rodzenia Chełmińskiego, także do miejscowości Pokrzywno taka ścieżka rowerowa powstanie, i alternatywnie dojazd do Rodzenia Chełmińskiego przez miejscowość Dębieniec, tam także wzdłuż dróg powiatowych powstanie droga rowerowa właśnie z nowej perspektywy unijnej. Dokumentacyjnie miasto Grudziądz już jest przygotowane do realizacji tej inwestycji i czekamy na naszych partnerów, czyli gminę Grudziądz i Starostwo Powiatowe. Także w najbliższych latach bezpiecznie dojedziemy do Chełmna i do Rodzenia Chełmińskiego. Rowerami. Tego typu inwestycje wpisują się w oczekiwania mieszkańców. Politycy są po to, żeby je realizować, żeby słuchać i wyciągać wnioski z tego, co jest ludziom potrzebne. Oczywiście nie jest to priorytet w zapotrzebowaniu bieżącego życia, ale stanowi bardzo duże uzupełnienie, jak państwo sami widzicie, mieszkając w swoich miejscowościach, jak dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie trakty pieszo-rowerowe. Dlatego też ta inwestycja, ten odcinek, który łączy się, czy też docelowo połączy się z drogą krajową nr 55, zobaczcie państwo, jak wpisuje się idealnie w całą mapę ścieżek pieszo-rowerowych w mieście, ale też ubogaca właśnie drogi powiatu i też gminy Grudziądz, tworząc taki właśnie pierścień. Wpływa to idealnie na to, że aktywnie możemy spędzać czas, ale z korzyścią też dla zdrowia i przede wszystkim dla poczucia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. To jest niezwykle ważne. Pamiętam, jak wspólnie z panem wójtem w 2015 roku rozpoczynaliśmy
tak naprawdę pierwsze działania związane z tym, żeby zacząć budować ścieżki rowerowe, tak naprawdę od tego czasu kompleksowo widać, że tego typu inwestycje się rozwijają, dlatego że są po prostu potrzebne. Także gratuluję wszystkim tym, którzy zdają sobie sprawę, że z tych priorytetów również właśnie ścieżki pieszo-rowerowe są ważne, ponieważ ludzie chcą i będą z tego korzystać. Panie marszałku, panie wójcie, no teraz mieszkańcy, którzy mają rowery, a mają rowery prawie wszyscy, już nie będą mieli żadnego alibi. Jest infrastruktura, żeby wyjść na drogę i pojeździć. Do tej pory było tak, a ruch duży samochodowy jest, a nie pójdziemy. Dzisiaj czegoś takiego nie ma, także zapraszam wszystkich do uczestnictwa, do jazdy rowerem, ja to czynię nieustannie, bo jest naprawdę przepięknie i można połączyć różne miejscowości, jak się troszeczkę pokombinuje i już coraz dalej pojechać. Zachęcam do korzystania z infrastruktury, która jest coraz ładniejsza, jak Państwo widzicie. Po prostu jest to Bordowa. Czym powinien być w przyszłości, panowie? No właśnie. Czy powinien być dozbrojony?